Na początku lipca premier Mateusz Morawiecki wręczył okolicznym samorządowcom czeki na wsparcie lokalnych inwestycji. Jeden z nich trafił do rąk prezydenta Suwałk, który nie krył radości ze wsparcia. Kilka dni temu na konto ratusza wpłynęło 7 185 337 zł. Dzisiaj ustaliliśmy, że w ratuszu zapadła już decyzja na co środki zostaną wydane. Jak nas poinformował Kamil Sznel, kierownik biura prezydenta, kwota z czeku mającego złago Skutki ekonomiczne koronawirusowego kryzysu pójdzie na opłacenie kilku istotnych dla mieszkańców inwestycji. Przede wszystkim drogi. Szczęsnowicza, Wojczyńskiego, Miłosza, dwie ulice na zastawiu wylicza sznel i dodaje, że kryzysowy czek pomoże również zapłacić nieco faktur za rozbudowę szkoły podstawowej nr 4.